poniedziałek, 15 maja. Witam Was, drodzy, serdecznie i pozdrawiam z Katowic słowami haseł dnia dzisiejszego, które proponuje nam książeczka z Biblią na co dzień. Pierwsze z psalmu 107, 3 i 8 wiersza. Ci, których zebrał z ziem, ze wschodu i zachodu, z północy i południa, niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów izraelskich. A w Ewangelii świętego Mateusza w 8 rozdziale 11 wierszu czytamy: wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Kochani, obydwa te dzisiejsze fragmenty, myślę, że możemy przyznać, że mówią o swoistej społeczności. Społeczności z bliska i z daleka, ale bardziej z daleka. Ze wschodu, zachodu, z północy, z południa. Ale jest jeden wspólny mianownik dla wszystkich tych ludzi, dla wszystkich tych grup. Zasiądą w Królestwie Niebios i wysławiają Pana za łaskę i za Jego cuda. Wczoraj przeżywaliśmy niedzielę rogatę, czyli proście. Mówiliśmy o modlitwie, o prośbie, o tym, że warto, że trzeba modlić się za wszystkich ludzi, przyjaciół, nieprzyjaciół, bliskich i dalekich. I to jest ważne, żeby mieć poczucie trwania w tej wielkiej społeczności Bożej rodziny, wielkiej społeczności Kościoła, ale także społeczności, jaką my tworzymy w ramach codziennika biblijnego. Mimo że może się nie znamy, mimo że oglądamy się nawzajem, przecież ja też oglądam codziennik biblijny w różnych miejscowościach, nawet w różnych krajach, zaryzykuję, że może nawet na różnych kontynentach, to jednak tworzymy swoistą społeczność. I to jest piękne, kiedy gdzieś jest, na przykład przed tygodniem brałem udział w biegu ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego i witali się ze mną ludzie, którzy mówili: a ja księdza znam z codziennika. To jest bardzo miłe, bardzo ważne, bardzo motywujące do tego, żeby być z wami, żeby dzielić się chociaż tymi kilkoma słowami, refleksjami, dlatego że wtedy ja też czuję, że jestem częścią większej społeczności, mimo że dopiero wtedy można się poznać, uścisnąć dłoń, zobaczyć twarzą w twarz, ale wiem, że wy gdzieś tam jesteście, wszędzie tam, gdzie słuchacie, gdzie oglądacie, gdzie wspólnie razem możemy przeżywać tę bliskość Bożego Słowa, bo to nie chodzi o to, żeby słuchać tego czy innego duchownego, ale to chodzi o to, żeby razem zastanawiać się nad Bożym Słowem, żeby razem przeżywać tę bliskość Jezusa, który przychodzi w swoim Słowie. Dlatego też, moi drodzy, życzę nam, żebyśmy, mając tę świadomość różnych kontekstów, z których przychodzimy, różnych miejsc, do których zmierzamy, w których jesteśmy, w których Pan Bóg nas podstawił, żebyśmy wspólnie, radośnie zanosili nasze pieśni, nasze wołania, nasze modlitwy do Boga, wiedząc, że gdzieś bliżej lub dalej jest ktoś, kto też się modli, też czyta Boże Słowo, też przyznaje się do Zbawiciela, jest częścią tej wiecznej Bożej rodziny, która ma trwać we wzajemnej miłości, we wzajemnej duchowej bliskości, we wzajemnym kroczeniu za dobrym pasterzem. Pozwólcie, że na koniec przeczytam słowa modlitwy księdza Hieronima Chamskiego, które również znajdują się na dzień dzisiejszy w książeczce z Biblią na co dzień, a które są też słowami pieśni z naszego śpiewnika pod numerem 574. Złącz, Panie, miłujących Cię. Złącz w jedną drogę wiele dróg. Wszak jedna miłość wiedzie nas i Bogiem wszystkich jeden Bóg. Ze wszech stron świata dąży lud, by ujrzeć Ojca twarzą w twarz, na górny Syjon, w Jego dom. Wszak mieszkań wiele dla nas masz. Na tej drodze do niebiańskiej Ojczyzny, na tej drodze naszej pielgrzymki, naśladowania Zbawiciela, nam wszystkim życzę Bożej bliskości, Bożej miłości, Bożej opieki, prowadzenia, inspiracji do coraz lepszego miłowania Boga i drugiego człowieka. Zostańcie z Bogiem, dobrego, radosnego, błogosławionego dnia. Amen.